Dzień dobry. Dzisiaj chciałabym przedstawić wyniki badań na temat diagnozy w dobie pandemii w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Zapraszam. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne dorzucają taką swoją cegiełkę wyzwania, z jakimi się zmierzają w dobie pandemii w kontekście edukacji. Naszym wyzwaniem jest na pewno diagnoza w dobie pandemii. I mamy tutaj podstawy prawne, czyli rozporządzenia MEN, stanowisko pracowni testów psychologiczno-pedagogicznych, a także wewnętrzne procedury poradni. Celem przeprowadzonego badania było zbadanie opinii specjalistów na temat diagnozy w dobie pandemii. Badania zostały przeprowadzone metodą ilościową w formie ankiety online na obszarze całej Polski wśród specjalistów diagnostów pracujących w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Diagnoza jako główne zadanie poradni psychologiczno-pedagogicznej, tak dla przypomnienia, bo rzeczywiście tak jest i efektem takiej diagnozy jest opinia albo orzeczenie. Ta diagnoza to główna funkcja poradni, dlatego ten problem staje się taki ważny i istotny w obecnej sytuacji. Jakie mamy podstawy prawne? To na pewno rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 20 marca, które mówił o ograniczeniu jednostek oświaty. Pracownia testów psychologiczno-pedagogicznych zdecydowanie sprzeciwiła się korzystaniem z ich testów do diagnozy online. To było ich takie oficjalne stanowisko, na które, nie ukrywam, chyba dużo diagnostów czekało tak naprawdę, bo zadawało sobie pytania, co z tymi testami, które posiadają w poradni, czy mogą je stosować w diagnozie online. Mamy tutaj zdecydowane sprzeciwstawienie się diagnozie online, jednak równocześnie pracownia testów wydała gotowość szkolną 5-6, czyli do tych dzieci 5-6 w celu zbadania gotowości szkolnej w formie online. Zaznacza jednak, że tak jakby wygasa możliwość badania tym narzędziem 30 czerwca i zwraca uwagę na to, że jest częściowo standaryzowane to narzędzie. No i potem mamy to rozporządzenie z dnia 29 kwietnia, które zmienia to wcześniejsze i ono wchodzi w życie z dniem 4 maja i na podstawie właśnie tego dokumentu poradnie mogą wrócić do funkcji diagnostycznej. Badanie. Była to grupa nielosowa o charakterze celowym i byli to specjaliści poradni psychologiczno-pedagogicznych. W znacznej większości, może nieznacznej, ale w większości byli to psychologowie, pedagodzy, potem logopedzi, a także inne osoby, a inne to takie jak na przykład dyrektor, doradca zawodowy albo psychoterapeuta, których jak widać w poradniach jest najmniej. I przejdźmy do analizy wyników badań. Więc pierwsze pytanie brzmiało, czy w poradni, w której jesteś pracownikiem, diagnozowano w tym okresie, czyli wtedy, kiedy rozporządzenie o czasowym ograniczeniu funkcjonowania jednostek oświaty było tutaj ważne. I 81% osób, które pracuje w poradni, nie diagnozowało w tym czasie, czyli znaczna większość badanych. Ale spośród tych 19%, które badało w tym czasie, to 83% badań, jakie przeprowadzono w tym czasie, to były to badania online, a 23% w kontakcie bezpośrednim. Kolejne pytanie, czyli dotyczyło tego, czy zachowanie tych środków bezpieczeństwa, czyli przyłbic, pleksji, rękawiczek, dezynfekcji i co nie tylko, to czy może to wpłynąć na rzetelność otrzymanego wyniku diagnostycznego? I 75% osób powiedziało, że tak, że to może wpłynąć negatywnie na otrzymany wynik. Tylko 15%, niecałe 15% powiedziało, że uważa, że nie. Natomiast 10% nie wie. Po prostu zwraca uwagę na to, że jest to uzależnione od pewnych czynników, na przykład od wieku dziecka, od trudności, z jakimi to dziecko przychodzi. Jeśli badano w tym okresie, kiedy teoretycznie i praktycznie te jednostki oświaty nie funkcjonowały, to jakie dokumenty wydano?
wydano przede wszystkim orzeczenia i opinie, czyli te osoby, które badały, to wydały orzeczenia i opinie. I okazuje się, że tych orzeczeń wydano troszkę więcej. Wydawano także inne dokumenty, na przykład informacje o wynikach diagnozy. Pytanie zadane grupie specjalistów po 4 maja, czyli po tym momencie, kiedy diagności mogli już wrócić do funkcji diagnostycznej w swoich poradniach, i tutaj prawie 100% osób powiedziało, że albo już wróciło do funkcji diagnostycznej, albo jest w trakcie przygotowań. Bowiem tylko niecałe 4% diagnostów i w ogóle poradni badanych powiedziało, że jeszcze nie wróciło do tej funkcji. Badani zostali zapytani o swój poziom obawy w skali od 1 do 10 w stosunku do przeprowadzania badania z zachowanymi środkami ostrożności, czyli z wcześniej wymienionymi pleksi, przyłbicami, rękawiczkami itd. I tutaj prawie co piąty badany, prawie, bo to 18%, powiedział, że poziom obawy, jaki określa u siebie, to jest 8 w skali od 1 do 10. I ostatnie pytanie, jakie zostało zadane badanym, to było pytanie o to, czy w ogóle uważają, że diagnoza online powinna być możliwa. I tutaj 75% prawie powiedziało, że nie. I przeczytajmy uzasadnienia. Nie powinna być możliwa, bo mamy brak wystandaryzowanych narzędzi do diagnozy online, bo eliminujemy niezbędny element obserwacji dziecka, bo jest niebezpieczeństwo utraty poufności testów oraz braku samodzielności, bo nie mamy wpływu na trudności techniczne związane z internetem, z dźwiękiem, z kamerą, w ogóle dostępnością do nich. I uniemożliwia to zastosowanie niektórych narzędzi. Możliwy jest błąd pomiaru i brak rzetelności oraz niższa trafność. Niektóre badania albo ich części są możliwe do przeprowadzenia online, ale badanie intelektu nie jest możliwe. Tutaj inna osoba zwróciła uwagę na to, że najważniejsze jest zdrowie i nie możemy narażać siebie ani dzieci na ewentualne zachorowanie, i tutaj ta osoba w odpowiedzi zaznaczyła, że jej zdaniem powinna być możliwa diagnoza online. Inna osoba zwróciła na to uwagę, że w wyjątkowych sytuacjach powinna być możliwa taka diagnoza, ale nie jako pierwsze badanie. Główne wnioski, które myślę nasuwają się na myśl przede wszystkim po tej prezentacji, po wynikach tych badań, to przede wszystkim, że diagnoza w okresie zawieszenia funkcjonowania jednostek oświaty, że znaczna większość poradni, czyli około 80%, ponad właściwie, nie prowadziła diagnoz w tym czasie. Drugi wniosek jest taki, że prawie 100% poradni po 4 maja, czyli po sytuacji, kiedy wraca ta funkcja diagnostyczna, faktycznie wróciła do diagnozowania. Jeżeli chodzi o poziom obawy, to największa ilość badanych, czyli 18%, zaznaczyła w skali od 1 do 10 swój poziom obawy na 8. I jeżeli chodzi o samą diagnozę online i o opinię diagnostów na temat tego, czy powinna ona być możliwa, to znaczna większość badanych, bo prawie 75% uważa, że taka diagnoza nie powinna być możliwa. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że to przyniosło Państwu odpowiedzi na pytania, może pozwoliło się ustosunkować do własnych problemów i wyzwań codziennych, z którymi się Państwo zmierzają w swoich sytuacjach edukacyjnych. Może pozwoliło na zobaczenie innej perspektywy i jak to wygląda w innych aspektach tutaj funkcjonowania jednostek oświaty. Dziękuję.